Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę państwa. Spuścimy sobie jakąś muzyczkę w tle. Tam leci se radio. Se. Ja wiem, że se to jest takie... Jest takie bardzo śląskie se. To jest tam po śląsku go do... Czekajcie, kto to mi napisał? Kto to mi tu napisał takie rzeczy ciekawe? O! Made by Olami. Cóż, czas sobie włączyć Izaurę po śląsku i do roboty. Nad sobą i nie tylko. Izaura po śląsku, Godosz, ja? No Izaura po śląsku może być fajno, będziesz kulać kluski, klupać rolady, będziesz przy tym Izaura po śląsku oglądać. Wyjek wąt, co, że z herbatą, że jak jestem herbaciarz, to mam co? Aha, piszesz, jak jesteś taki herbaciarz, to byś nagrał, jaką herbatę pijesz dokładnie. Tę herbatę dokładnie piję w okrągłych torebkach kupowaną w Tesco. Nie wiem, jaki to jest brand, bo nie wiem, to jest jakiś no name chyba. Nie, ja to przepakowywuję od razu do takiej... go słoja z herbatą. Jak ją zaparzasz? Wrzucam do kubka i zalewam wrzątkiem. I słodzę dwie łyżeczki, a mleka dodaję na oko. Na oko stara o cicho umarła, ale na oko daję też mleko do herbaty. Takie mam rzeczy, takie mam rzeczy. Słuchajcie, jak w tytule, o kreowaniu naszej rzeczywistości. Bruno Mirceski, bardzo dziękuję za to, że dałeś linka do tego filmu, który został usunięty. W ogóle się dziwię, że niektórzy z was ściągają moje filmy na swoje dyski twarde. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Przynajmniej gdzieś jakiś ślad po twórczości pozostanie, jak na przykład zlikwidują mi kanał na YouTube, jak się może zdarzyć. Jak na Suprano pisze, a pies nie pierdzi, a wiesz, że pierdzi? Tylko, że ten pies jakoś tak pierdzi, że jakoś tego nie zauważam, nie wiem. Nie wiem. Może to po prostu taka silna miłość, że tego też po prostu w ogóle nie widzę. Kochani, bo tu chcę dojść do pewnego takiego, do pewnej wypowiedzi. Zdaje się koleżanki o imieniu Izabela, tak czekajcie, znajdę. A propos tego właśnie, co mówiłem wcześniej o na przykład tym wyborze życiowym, o tym, o niekonsekwencji, w sensie, że wmawianie nam konsekwencji, działania konsekwentnego, to nie jest kreowanie samych siebie, nas, na to, że jesteśmy poważni i odpowiedzialni. Moim zdaniem większą nieodpowiedzialnością jest brnąć w coś, czego się nie chce, tylko po to, żeby to skończyć. Bo to jest marnowanie czasu. Swojego i innych tak naprawdę. Wujo Daro pisze, że jak to tylko herbata, co z pijackimi vlogami? No na razie nie ma pijackich vlogów. Zresztą dawno już nie było chyba, nie? No. Gdzie to było? Słuchajcie, muszę to znaleźć, bo to był bardzo ważny wpis, a na tym wpisie opiera się dzisiejsza tematyka pogadanki. Ponieważ było napisane, czekajcie, o tej pełni, tutaj jest w ogóle dużo. No pełnia przeszła nam tak koło nosa i bardzo fajnie, że przeszła. Gdzie to było? Ojej, będę teraz szukał, przepraszam, ale muszę. Był wpis mówiący o tym, że o wiele łatwiej jest zostać fryzjerem, bo na fryzjerstwo niż prawnikiem. O, jest, Marzena Izdebska, proszę bardzo. I tu mamy wpis i od razu są komentarze. Marzena Izdebska, wezmę cię na rusztę, jak to się mówi, ale absolutnie to nie będzie nic upokarzającego czy krytycznego, wręcz przeciwnie. Chcę na przykładzie tego, co napisałaś, pokazać też tok myślenia wielu z nas, który sam też miałem, bo nie, cały czas będę powtarzał, że to nie jest tak, że ja jestem od urodzenia taki, jaki jestem. Ja nad tym wszystkim spędziłem wiele lat pracy, żeby mieć taki pogląd i taki sposób widzenia świata, jaki mam w tej chwili. Na przykład to, że bardzo szybko wyłapuję przekłamania i fałsze. Marzena Izdebska napisałaś tak. Myślisz, mylisz się, bo na fryzjerstwo każdy może się dostać i fryzjerstwo nie jest trudne, ale prawo, czy raczej studia prawnicze człowieku są dużo trudniejsze i trzeba mieć talent. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Właśnie, Marzena Izdebska, mam pojęcie, o czym mówię. Na prawo mówisz, że na prawo się jest trudno dostać, na fryzjerstwo może się dostać każdy. Minty Milk ci odpisał, nie wiem, że tak, na fryzjerstwo każdy może się dostać, ale nie każdy może zostać fryzjerem. Wystarczająco dużo partaczy tego zawodu jest przyczyną płaczu wielu kobiet, mężczyzn i dzieci. I to jest prawda, i to jest prawda, pod tą odpowiedzią się podpisuję. Dlatego, że słuchajcie, wykreowano taki system, wykreował nam, zdeprecjonował pewne rzeczy, a jak gdyby wrzucił na piedestał inne. Zobaczcie, w naszym mniemaniu społecznym studia prawnicze i prawnik jako zawód, studia lekarskie i lekarz jako zawód, architekt jako zawód i nie wiem, policjant nawet, to są takie rzeczy prestiżowe. Jak się popatrzy na te studia
na to, gdzie się dostać na studia i widzimy, o, marketing, zarządzanie, 6 osób na jedno miejsce, psychologia, 12 osób na jedno miejsce, studia prawnicze, 20 osób na jedno miejsce. I nam się wydaje, że jak jest, że jak jest 20 osób na jedno miejsce na jakieś studia, to one są takie wyjątkowe. Słuchajcie, prawa się można samemu w domu nauczyć. Wystarczy sobie wygooglować zestaw podręczników, które są nam potrzebne do tego, żeby studiować prawo i zacząć sobie samo w domu studiować i nie chodzić na wykłady, albo oglądać sobie wykłady w internecie. Fakt faktem, za takie studia nikt nam nie da dyplomu, no bo po to się chodzi na uczelnię, żeby uzyskać, zdać egzaminy i potem uzyskać dyplom z danego zawodu, z danego przedmiotu. Ale tak naprawdę można się prawa nauczyć samemu. Fryzjerstwa się też można nauczyć samemu. Jest tylko drobna różnica. Jest tylko drobna różnica. W przypadku prawa nie potrzebujemy jakby... Nie jest nam potrzebny talent do tego, żeby interpretować prawo. W przypadku fryzjerstwa jednak trzeba mieć poczucie estetyki. Jednak trzeba mieć pewną rękę do cięcia, do golenia, do robienia różnych innych rzeczy. Trzeba mieć, okazuje się, że fryzjerstwo, ty mówisz, że na fryzjerstwo może się dostać każdy. Owszem, może się dostać każdy, ale ty wiesz o tym, że właśnie zdeprecjonowane fryzjerstwo, bo to szkoła zawodowa, tak samo jak zdeprecjonowane kucharstwo, zdeprecjonowane cukiernictwo, zdeprecjonowane piekarstwo i tak dalej, te wszystkie zawody są zdeprecjonowane, bo przesunięte do szkół zawodowych, a nie ma tych szkół, nie ma studiów na ten temat, to już się nam wydaje, społecznie wszyscy to odbieramy, no, że to jest gorszej jakości edukacja i gorszej jakości zawód. A dobry fryzjer, dobry kucharz, dobry piekarz, dobry cukiernik są bardzo w cenie. Dobry murarz, dobry hydraulik. I to są, słuchajcie, te zawody, które wymieniłem, są zawody potrzeb społecznych, naszych, które nie są wykreowane, są autentyczne. Bo fryzjer jest potrzebny nam po to, abyśmy dbali o higienę, bo jednak dbanie o włosy jest elementem dbania o naszą higienę. I estetykę też. Murarz jest potrzebny po to, żebyśmy mieli wybudowane domy. Hydraulik po to, żebyśmy mieli wodę w domu. Piekarz po to, żebyśmy mieli chleb i tak dalej, i tak dalej. A po co nam jest potrzebny prawnik? Po to, żeby interpretował przepisy prawne stworzone przez system. Do tego zmierzałem i to chciałem ująć jako konkluzję w samym środku vloga, ale konkluzję. Zobaczcie, prawnik jest zawodem systemowym. System wykreował zawód, który jest prestiżowy w naszych oczach, aczkolwiek patrząc na to, jak wielu spośród prawników to tak naprawdę kryminaliści, bo naginają prawo, bo oszukują, bo potrafimy ją obchodzić i tak dalej. Mamy przecież afery sędziowskie i nie tylko w Polsce. Więc wiemy, że to jest zdemoralizowana grupa społeczna. Nie cała, ale część z niej tak. Ludzie, którzy pobierają ogromne pieniądze za to, żeby reprezentować w sądzie ludzi, którzy nie przeczytali tych książek, które oni przeczytali. Ludzi, którzy wiedzą, jak dealować z systemem, za to mają te duże pieniądze. To jest dealowanie. System wymyślił system, żeby, przed którym, żeby się bronić, trzeba zapłacić przedstawicielowi temu tego systemu. Taka samonakręcająca się impreza dobroczynna, bym nawet powiedział. Podobnie jest z zawodem lekarza. Lekarze nie służą nam, lekarze wytworzeni przez system, dbają o system w postaci tej części systemu, który nazywa się farmabiznesem. Wspierają go zapisując leki, jednocześnie lecząc, właściwie nie lecząc, tylko zaleczając choroby wytworzone przez farmabiznes i biznes spożywczy, czyli przemysł spożywczy. Gdybyśmy mieli zdrowe rolnictwo, gdyby każdy z nas mógł sam sobie uprawiać swoje jedzenie, gdyby każdy z nas mógł jeść zdrowy chleb, mógł pić zdrową wodę, nie potrzebowalibyśmy lekarstw, żeby zaleczać skutki zażywania tak dużej ilości chemii, która jest wokół nas wszędzie. Mniej lub bardziej niektórzy z nas się starają, jak to się mówi, zdrowo jeść, tak jak ja, ale nie jesteśmy w stanie uniknąć wszystkiego. Bo do pewnych rzeczy już nie mamy dostępu. Na przykład nie mamy dostępu do wody źródlanej. Bo musiałbym mieszkać gdzieś w górach blisko strumyka i sam sobie zainstalować jakąś taką maszynę do pobierania tej wody, żeby mieć swoją wodę. Muszę pić wodę z kanalizacji, w sensie z wodociągów, w której, no i tak na dobrą sprawę nie wiemy, co jest. Tej wody można dać wszystko. Nikt tego nie kontroluje. Słuchajcie, to nie są żadne, nie mówię tego jako wizje przerażające, ale pomyślmy logicznie. Nam się dostarcza wszystko. System nam dostarcza. System nam dostarcza prawników. I wracając do tego, co powiedziała Marzena Izdebska, z czym się absolutnie nie zgadzam,
Owszem, na fryzjerstwo może dostać się każdy, ale nie każdy, jak napisała Minty Milk, nie każdy może fryzjerem zostać. Można skończyć prawo i też, na trudno się jest na nie dostać, ale można skończyć prawo i też być partaczem prawniczym. Tylko dlatego, że jest 20 osób na jedno miejsce. Słuchajcie, jak ja zdawałem na studia, to było tak, 10 osób na jedno miejsce na socjologię, z dziwnym trafem 15 osób na jedno miejsce na filozofię, na psychologię było mnóstwo i na te wszystkie takie, i na marketing i zarządzanie było 100 tysięcy ludzi na jedno miejsce. Co drugi pracujący na kasie w supermarkecie dzisiaj jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Taka jest prawda. Co z tego, że mają wyższe studia, jak i tak wykonują zawody tak naprawdę, do których nawet nie trzeba szkół skończyć. Bo nie trzeba, żeby być kasjerem albo wykładaczem towaru w supermarkecie, nie trzeba skończyć żadnej szkoły. No trzeba umieć liczyć i znać cyferki, literki, ale to ponad nic więcej. Wiecie, o czym mówię. I absolutnie też nie deprecjonuję wykładaczy towaru czy kasjerów w sklepie, bo każdy z zawodów jest potrzebny. Jeżeli jest dany zawód, on jest potrzebny. Przy czym z tym prawnikiem, nawet psychologiem czy lekarzem, to jest trochę podobna sytuacja jak z iPhone'em. System wykreował potrzebę i prestiż określonej rzeczy. I wiele osób chce ten prestiż osiągnąć. Jak skończę prawo i będę prawnikiem, byle jakim, ale będę miał tytuł prawnika, to będę szanowany społecznie. Jak będę mieć iPhone'a z limitowanej serii, których jest tylko 10 tysięcy na rynku, i więc zapłacę za niego 6 tysięcy razy więcej, tylko po to, żeby go mieć, bo to podniesie mój prestiż, będę w grupie 10 tysięcy osób na całym świecie, które ma ten akurat egzemplarz. Popatrzcie, jakie głupie, ten sam telefon. Tylko okładka może trochę inna. Pomijam to, że iPhone'y są w ogóle bezużyteczne. Smartfony są o wiele bardziej praktyczne, a przede wszystkim, słuchajcie, iPhone to jest trochę tak, jakby kupić sobie rower, gdzie koła nie należą do nas, ramę trzeba wypożyczyć, a za łańcuch płacić leasing. No, taka jest prawda. A hamulce mieć w leaseholdzie. No, popatrzcie. Wokół nas wykreowanych jest masę rzeczy jako prestiżowe. Koniec końców się okazuje, że to, co było jest deprecjonowane, jest tak naprawdę o wiele więcej warte. Wykreowano wokół nas, od dekad już jest kreowana kultura pięknego wyglądu. Na czym strasznie cierpią relacje międzyludzkie, bo wystarczy, że jest ktoś trochę brzydszy, albo ktoś, kto po prostu nie zwraca uwagę na to, żeby mieć codziennie pięknie uczesane włosy, tak jak ja na przykład, bo tego nie lubi, jest natychmiast przez większość społeczeństwa odbierany jako osoba niechlujna, brzydka, zaniedbana, czyli gorsza. A gdzie spojrzenie w nasze dusze? Bo wiecie, uroda jest do pewnego wieku. Potem ta uroda automatycznie będzie spadać. No chyba, że ktoś tak bardzo będzie w tym systemie zamoczony, że rękami i rękami będzie się bronił, jak jedna z moich sąsiadek, która ma już prawie 70 lat i właśnie przeszła kolejną operację plastyczną. W tej chwili wygląda już jak karykatura sama siebie. Ona próbuje utrzymać siebie wyglądającą młodo. Usta, które ma w tej chwili zrobione i policzki, ona wygląda jak karykatura samej siebie. A ona wciąż żyje w przekonaniu, że ona jest piękna i ma maksymalnie 30 lat z wyglądu. Wygląda gorzej, niż gdyby zachowała swój stan naturalny. To jest nieszczęście. Ja jej nie krytykuję, ona jest po prostu nieszczęśliwa, bo ona tak bardzo wierzy w to, co system jej sprzedał, a mianowicie w to, że dopóki będzie piękna i atrakcyjna, to będzie akceptowana przez otoczenie. No, robi te operacje w strachu przez to, że zacznie być odrzucana, bo jest stara i pomarszczona. Jeśli zaczynamy patrzeć na siebie w kategoriach duszy i przestajemy widzieć siebie, nasz wygląd, to ja wiem, że to jest trudne do zrobienia, ale można tak zacząć patrzeć na niektórych ludzi, z czasem się tego uczymy. To jest właśnie ta miłość. Jeżeli zaczynamy kogoś naprawdę kochać, w pewnym momencie przestaje on dla nas istnieć, przestajemy widzieć jego wady fizyczne na przykład. Czasem się zdarza piękny widok na ulicy, kiedy widzimy przepiękną dziewczynę, która pcha wózek z niepełnosprawnym chłopakiem, który na przykład nie ma nóg. I to jest małżeństwo. I ona go kocha, a on ją. I ona już nie widzi tego, że on nie ma nóg. Ona widzi w nim coś znacznie więcej niż tylko ciało. Dlatego nad tym też chciałbym, żebyśmy się pochylili i zastanowili, a gdyby w procesie tego, co teraz nagrywam, kolejne odcinki w przygotowaniu, żebyśmy pomału, wprowadzam Was w temat, właśnie rzucając Wam takie tematy do przemyślenia. Popatrzmy na siebie, popatrzmy na swoje otoczenie, popatrzmy na przykład na ludzi, których naprawdę nazywamy przyjaciółmi i uważamy za szczerych i oddanych przyjaciół, bo znamy ich na przykład od wielu lat.
Ja ostatnio tak przyglądałem się zdjęciom mojej przyjaciółki, którą znam już lat 30. Znamy się od dziecka. I zarówno ona mnie, jak i ja ją, my nie widzimy siebie jako 40-latków. My cały czas widzimy siebie jako 10-12-latków. Bo tak się poznaliśmy i tak się polubiliśmy i jako przyjaciele tak się pokochaliśmy. I tak siebie cały czas widzimy. Małżeństwa, które mają to szczęście, że żyją ze sobą 40 lat, ten stary pomarszczony mężczyzna i ta stara pomarszczona kobieta, oni nie widzą siebie nawzajem jako dwóch staruszków. Oni nadal siebie widzą jako pięknych 20-letnich, wtedy, kiedy się w sobie zakochali po raz pierwszy. Mówię celowo po raz pierwszy, bo wiecie o tym, że można się w tej samej osobie w trakcie życia z nią zakochać kilka razy. Za każdym razem inaczej, za każdym razem jakby na wyższym poziomie. No. Owszem, że atrakcyjność, estetyka fizyczna jest potrzebna. Ale bardziej chyba chodzi o to, żeby ta druga osoba nie była śmierdzącym żulem z kołtunami zamiast włosów i z robactwem tu i ówdzie. Bo wystarczy, że ktoś jest czysty, schludny, wyprasowany, a jego przymioty urody, twarz z czasem ciemnieje, bordowieje na przykład, albo marszczy się, albo przestaje wyglądać tak jak kiedyś. Dzisiaj chyba weszła w życie jakaś aplikacja, na której możemy sobie zdjęcia w telefonie nasze załadować i ta aplikacja na przykład postarzy nas o 50 lat i pokaże, jak będziemy za 50 lat wyglądali, bo widzę, że znajomi na Facebooku wrzucają takie zdjęcia, jak będą wyglądali, jak będą starzy. No i co? Przyzwyczajajmy się też do takiego wyglądu. Wiecznie młodzi nie będziemy. Wiecie, może też jest tak, że mówię to z perspektywy 40-kilkulatka i ja wiem o tym, że ja widzę moje otoczenie, moich znajomych, jak się niektórzy posunęli w latach, a niektórzy nadal wyglądają świetnie młodo. Ale bardziej może w moim wieku bardziej się zwraca uwagę już na to, kto kim jest, a nie jak wygląda. To drugie, jak ktoś wygląda, już zaczyna być mniej ważne. Jakby bardziej się widzi to wnętrze człowieka. I też ma się dowody na to, że to wnętrze jest piękne przez tyle lat. I to się nie zmienia, a właściwie wnętrze nasze przez lata się upiększa jeszcze bardziej, czyli jak gdyby działa odwrotnie proporcjonalnie do tego, jak wyglądamy fizycznie. Im gorzej wyglądamy fizycznie, tym piękniejsi jesteśmy w środku. I to zarówno przez to, że przez lata mijają, jak i zarówno przez to, jak również przez to, że zdarza się czasami, że spotykamy kogoś, kto jest młody, ale bardzo brzydki, bo po prostu jest brzydki, w sensie nie jest ładnym człowiekiem. A wnętrze ma tak piękne, że aż ma ochotę się tą osobę cały czas przytulać. Miałem szczęście poznać kilka takich osób w swoim życiu. No, zostawię Was z tym tematem do przemyślenia. Marzena Izdebska, absolutnie nie odbieraj tego, co powiedziałem jako krytykę. Bardziej powiedziałem to, że Ty ze swoim sposobem widzenia świata, jak i tacy, którzy myślą podobnie do Ciebie, żebyście w chwilę się zastanowili, czy czasem nie zostaliście wprowadzeni w błąd faktem, że zaimplikowano Wam w świadomości, że na przykład ktoś, kto skończył szkołę zawodową i zawód, który stamtąd wyniósł, na przykład fryzjer, piekarz, ciastkarz, murarz, hydraulik, że jest czymś gorszym lub kimś gorszym. Że nie trzeba być specjalnie inteligentnym, żeby skończyć fryzjerstwo. Ja się tego fryzjerstwa trochę uczepiłem, bo żyłem przez kilka lat z fryzjerem i na początku też byłem na fryzjer, a potem jakiś czas przyglądając się jego pracy, skoro żyliśmy razem, to bardziej wchodziłem w jego życie i zaczynałem się pewnymi rzeczami interesować, nagle się zorientowałem, że pod płaszczyzną tylko kogoś z nożyczkami okazuje się, że jest człowiek, który świetnie zna chemię, bo musiał się jej nauczyć, żeby trafnie i dobrze dobierać kolory farb, sam mieszać, robić sam mieszanki kolorów, dobierać do odpowiedniego odcienia włosu naturalnego, robić różne inne rzeczy, łącznie z odbarwianiem włosów, z bezpiecznym posługiwaniem się chemii jako takiej w ogóle, żeby z ich skórą, z ich włosami pracować w sposób skuteczny i nie zniszczyć ich. Ten człowiek musiał bardzo wiele się nauczyć i z chemii, i z biologii, i z różnych innych rzeczy. Więc to wcale nie... Ludzie, którzy kończą fryzjerstwo, nie są idiotami. Też wkładają dużo pracy i nauki z różnych dziedzin. Podobnie jak prawnicy. Tylko, że prawnik... Słuchajcie, jeżeli ktoś jest wyszczekany i sobie przeczyta kilka książek, to idąc do sądu nie potrzebuje adwokata, bo się obroni sam. Mało znam osób, które by sobie same włosy obcięły. Trudno jest. Jednak jest potrzebna druga osoba do tego. Ale jeżeli macie odmienne zdanie, to ja go chętnie posłucham, bo właściwie zawsze warto podyskutować. Może ja po prostu patrzę na pewne rzeczy zbyt jednostronnie już w tej chwili. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Życzę Wam udanego popołudnia, kochani. Pa, pa.